świąteczne dni mieszkańcy naszego miasta odwiedzali groby rozsiane na cmentarzach regionu i całej Polski. Były to dni refleksji i zadumy nad przemijaniem i pamięci o tych, którzy już odeszli. W tym czasie nie zapominaliśmy o mogiłach uczestników powstań narodowych, żołnierzy poległych w walce o wolność i niepodległość oraz wybitnych mieszkańców naszego miasta. Wiązanki kwiatów oraz znicze składane na tych mogiłach świadczą o tym, że bliska jest nam pamięć o ludziach, którzy tworzyli historię tych ziem. Listopada odbył się pogrzeb wybitnego Polaka, byłego premiera RP Tadeusza Mazowieckiego. Uroczystość pogrzebowa miała charakter państwowy. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 3 listopada ogłosił Dniem Żałoby Narodowej. W 2013 roku odszedł również ksiądz prałat Józef Frontczak, wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Sieradzu.